bardzo agresywnie, który potrafi odebrać piłkę przeciwnikowi, bardzo szybko przechodzi do z gry defensywnej do ofensywnej i będzie to bardzo trudne spotkanie. W szczególności, że to my na pewno będziemy musieli zdecydowanie więcej kreować niż w Krakowie. My będziemy musieli posiadać więcej piłkę. Samo też statystyki, które były po meczu w Krakowie, też pokazują, że parę elementów u nas szwankuje, ale na pewno w jakiś sposób będziemy starali się zaskoczyć Górnika i tą agresywną grę, którą preferują, w jakiś sposób też nastawić się w taki sam sposób i też bardzo agresywnie grać. Trzeba dalej robić swoje, tak naprawdę już o tym meczu w Krakowie nie myślimy. W tej chwili jest wszystko podporządkowane najbliższemu meczu z Górnikiem Zabrze i tylko i wyłącznie ciężką pracą na treningach jesteśmy w stanie nadrabiać pewne zaległości związane z naszą organizacją gry, z naszym wzajemnym zrozumieniem się na boisku, jak i z tymi jakimiś nowymi założeniami taktycznymi. Bo z tym nie ma co ukrywać, że ostatnio był, jeżeli chodzi o te nasze ofensywne może akcje, jakiś mały problem. Ale tak jak mówię, no, najważniejsza sprawa jest taka, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy. Nie spoczywamy na laurach, bo każdy mecz jest dla nas o być albo nie być. I tak jak trener powiedział, najbliższy mecz z Górnikiem Zabrze, oprócz tego zaangażowania, które zaprezentowaliśmy w Krakowie, musimy dołożyć jeszcze jakość gry, która będzie tutaj miała też niezwykle ważny wpływ na to, jak ten mecz się potoczy. I koncentracja na tym, żeby wszystkie założenia, które tutaj będziemy mieli nakreślone, realizować z odpowiednią jakością i skutecznością.